Witam Was, ja jestem Void 2000, a my zagramy w Hearts of Iron 4 na modzie Kaiser Reich. Tutaj włoska federacja ma tutaj wiele kłopotów. Front francuski, o tutaj się doktryna skończyła, jest to południowy front w Neapolu. Dobra, idziemy w nową doktrynę. Tutaj nową operację. Blitzkrieg. No chociaż tu jest Blitzkrieg. Ale idziemy w tą technologię. O, tutaj Sardynia idzie w upadek. A tutaj Józef Stalin. Ale tak naprawdę to autosaving. Dżungaszwil. Dżungaszwili. No chociaż tak się nazywa, bo gruzińskie imię. A tu wciąż socjaliści, ci totaliści. Aha, taka była sprawa do Leopolda, bo to krócej spajer. Lepiej przemieńcie do 2-4 minuty, albo ściszę. No więc spajer się zaczyna. No więc do tego Leopolda to chciałbym, żeby Leopold, zmierzył się z Lady Laską jako komunistką. No, to nie to, jako totalistką, syndykalistką, albo tutaj to są syndykaliści, totaliści i radykaliści. No więc chciałbym, żebyście wybrali, który z jeden z tych odłamów komunizmu ma być Lady albo z sierpem i młotem. Jeżeli wy widzicie to, co się pokaże na ekranie, to dałem jej sierp i młot, czyli że ona jest komunistką. No więc jeżeli czegoś brakuje, to piszcie w komentarzu. No, w komentarzach wpiszcie czegoś, czego tam brakuje. No więc spoiler się skończył. No więc tutaj Gruzja upadła. No tu tutaj mamy tutaj Węgry. Kurde, Bałkany na wschodzie są zaatakowane przez Federację Austriacką, przez tego Grafa von Habsburga Lotharingę. Proszę. Zaraz nam zwróci nam Płock. Niestety nie możemy tego zrobić. Musimy pójść tu, ale nie chciałem. A dobra, idziemy tu. List tutaj został wysłany do cesarza. Powinien nam zwrócić Płock, bo to nasze roszczenia do tego miasta. O! Mają roszczenia do naszych... Znaczy, do Bukowiny. A, zwróci nam. No, naprawdę? Proszę. Zwróciła nam. Ale kurde, też mają roszczenie do Płocka. Trzeba się z tym pogodzić. Okej. Mogę gdzieś wystawić? Chciałem tutaj. Niestety nie mogę. Kurde. Ale tutaj Armenia się wciąż trzyma.
trzyma. Tutaj Genghis Khan II, to co on kombinuje? No chociaż walczy z Tybetem, bo tu bo ta frakcja Wielkiego Hanatu. Tu jest Mitteleuropa, Ententa, oś. Teraz tu są autorytarni demokraci. Teraz co? A, Emirat Afganistanu. Wygląda na to, że to jest jakby... Nie wiem. Regencja? Bo chociaż tego nie widać. O, to coś ciekawego się dzieje. Rosyjskie Imperium Dmitra III wypowiedziało Chingis Khanowi II wojnę. O! Rumunia kapituluje. Czyli, że przyczyną wojny to Verken... Vers... Verkneudinsk i Tito? Nie wiem jak się wymawia. No chociaż Rosja też ma tutaj do tego roszczenia. Tak jak do Władywostoku. Coś robi? Rising of Sun. Co? O! Mogą się skupić. Ciekawe, w którą stronę pójdą. No chociaż tutaj nie pójdą. Fu. Co ja mówię? Aha, ciekawe co się stanie, gdy pójdą w tą stronę. Aha. I serwowie. A, myślałem, że to jest Bill Principes. Chyba jak dobrze wypowiedziałem, to on był zamachowcem, następcy był arcyksięciem austro-węgierskim, który miał być następcą cesarstwa, ale przez niego wypowiedziano... przez niego wybuchła druga wojna. Okej, zajmijmy się frontem. Kurde. Ci syndykaliści. Socjaliści, tak? Autonomiści, tak? Radykaliści socjalni. A, radykaliści. Za mną! Marsz! A. Tak. A już nieważne. Bo do tego komunistu z Lady. Dobra, mamy nową technologię z nową bronią. A. Co typu, co by tutaj pójść? A, przemysł. Ale wojnie już idzie w produkcję. Kurde, trzeba tutaj nadrobić. No chociaż trzeba pójść w ten przemysł cywilny, bo chciałbym znacznie szybciej budować te inne budynki. Czyli, że militarne fabryki... O! Się trochę. Szybciej budować fabryki cywilne i fabryki wojskowe. Cwaniacy się tutaj bronią. A dobra, taki front. Aż po rzekę. Z rzeki do rzeki. A mogę dostęp wojskowy? Aha, mam. State of Economy. Czyli...
gdzie to jest? Ale rozejrzę to drzewo. O! Trochę mnie wystraszyło. Serbia skapitulowała. A tu! Co? Demokracja w Prusach? Dawaj. Federacja? Aha, to jest to marionetko. Konrad Graf von Delmensingen. O, dobrze, dobrze. Wykorzystać słabość, gdy stracą zorganizowanie. Neapol już upadnie. Gdy będzie wszystko sprane, to na pewno wygramy wojnę. Kurde. Wszystko muszą opóźniać. Jest! Ale Neapol zdążył się ufortyfikować. O, chcą stworzyć kocioł. Ale my tego nie pozwolimy. Aha, dominacja powietrzna wroga. O, zaraz to, które nas się skończy. Aha, jeszcze ten Raskolow. No ten, co mnie wspiera na YouTubie. Chciał, żeby reformował. No, Sejm. Czyli socjalliberalistów. Okej. Okay. A tutaj skrócony czas. A tutaj dobra konsumpcyjne. A tutaj kończy się do 1941. O, jeszcze 2 lata mamy. O! Wojna domowa się skończyła. Alfonso XIII Bourbon wygrał wojnę domową. Okej, idziemy tutaj. Nie, stój. Nie. Stójcie! No w końcu. Wody skrócić front. O, od razu lepiej. Gotów do wymaszerowania! Dobra, czekamy, aż się zorganizują. Możemy? Nie. Czekamy. To jest kampania? Aha. O, możemy tutaj wprowadzić reformę. Trochę za drogie. Wojna ekonomiczna. O, możemy tutaj nowego. Organizacja. A dobra, Anders. Jesteś jej... Tak blisko stolicy, a tak dużo jednostek jest. Możemy tutaj? Nie możemy, bo potrzebujemy więcej jednostek. O, jeszcze 1% i możemy mieć roszczenia. Znaczy, możemy tutaj sfabrykować roszczenia. Okej, okay, tu już się skończyło. Okej. Okay. Północny Szlezwik. Muszę sprawdzić... Nie to.
to było? A, nie mogę przesuwać. O, 25% kapitulacji. Zresztą my mamy 72. Aha, czyli że... No chociaż syndykalistyczną... Nie, totalistyczną Ukrainą sąsiadujemy. Chciałbym, żeby śmigły tutaj... O! Żeby tutaj pilnował rzeki. Dniepr. Co by tu pójść? O! W nową kawalerię. Jak tam front? Idą w upadek Shangingu? Chyba w Shanghaju, jeżeli się nie mylę. To jest marionetka Yunnan, albo okupacja Yunnan. A, tutaj stracą. A, tu, aha, za okupację jest karność polityczna. Ale dużo tych jednostek jest w tej Galicji. A tutaj Tyrol. Jeszcze znaleźć do tej Austrii. O! Widziałem konia. Tutaj. Gdzieś w Porto Anzio. Nie. Niestety nie mogę. Czemu się wycofujecie się? Jest! Zrobię nowy front. O! Chciałem tak poprawić. Ale laguje. Pierwszy września! Czyli wybuch drugiej wojny! Możemy już to zrobić. Oczywiście. Idziemy do wojny. Nie mam pojęcia, czy jest sens wypowiedzieć wojnę Ukrainie. Bo to też są komuniści, jako odłamni. Kiedy dolecicie? Duży to mierza. Okej. Okay. O, dobrze, dobrze. Okej, okay. Chyba tutaj kończymy odcinek, bo to jest 20-minutowy. No więc... No to dajcie suba, łapkę w górę i zostawcie komentarz. No to ja się z wami żegnam i cześć, hejo!